Mateusz Bartosz po meczu Anwil Włocławek, Paul Warmek z Kutno, zwycięstwo Anwilu. Mateusz, kolejny mecz w Włocławku, troszeczkę już zagrałeś tutaj przeciwko Anwilowi i nigdy nie udało się wygrać, nie udało się również wygrać dzisiaj, choć było bardzo blisko. No było, tym bardziej, że bardzo chcieliśmy tutaj wygrać, przygotowywaliśmy się naprawdę solidnie do tego meczu, mieliśmy swoje jakieś założenia taktyczne i po części udało się to zrealizować. Nie spodziewaliśmy się, że Nemanja Jaramas wejdzie tak dobrze do drużyny. No i on po prostu dzisiaj pociągnął ten wózek do drużyny z Włocławka. W pewnym momencie przegraliście już ulicą 16 punktów, mniej więcej na 5-6 minut do końca spotkania, ale mimo wszystko udało się zminimalizować tę stratę. Do 4 oczek zaledwie mieliście piłkę. Wówczas Anwil dobrze obronił, by gdzieś was poniosła adrenalina troszeczkę? Znaczy, ten cały mecz tak wyglądał. Myślę, Anwil odjeżdżał, my goniliśmy, szukaliśmy własnego rytmu. Raz ta skuteczność była trochę lepsza, raz była trochę gorsza. Mieliśmy problem, zwłaszcza z wysokimi zawodnikami w obronie. Za dużo tych punktów było po prostu z podkosza. I tak raz goniliśmy, raz nam odjeżdżali. No, w końcówce wpadło kilka rzutów trzypunktowych i ten wynik tak szybko zmalał. Podnieśliśmy się, można powiedzieć, w końcówce, no i było blisko. Kto w tym spotkaniu zagrał skuteczniej bliżej obręczy? Wy mieliście aż 11 piłek zebranych w ataku, natomiast Anwil zdominował, jeżeli chodzi o punkty, 40 do 18 spomalowanego. Trochę taka dziwna dysproporcja. No dziwna, no w Anwilu grają zawodnicy, którzy bardzo dobrze grają na pozycji lopu z tyłem do kosza. I po części byliśmy na to przygotowani, ale gdzieś zabrakło tej komunikacji i od początku zdobyli parę łatwych punktów i poczuli się po prostu pewni. No, to, że wygraliśmy akurat zbiórkę w ataku, to jest oczywiście plus dla nas, ale no, jak widać, nie wystarczyło to do zwycięstwa.